Dzień dobry państwo, Jacek Ożuk. zapraszam do obejrzenia raportu PCH24. Uznajemy słowne znieważanie i napaść fizyczną na profesora Bogdana Hazana w łodzi i gnieźnie za karygodne. Protestujemy przeciwko akcjom mającym na celu niszczenie zaufania społecznego do lekarzy. Solidaryzujemy się z działaniami profesora w obronie ludzkiego życia, napisało katolickie stowarzyszenie lekarzy polskich. Profesor Hazan był atakowany m.in. podczas pokazu filmu Nieplanowane. W sprawie głos zabrało Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich. Ze smutkiem i niepokojem dowiedzieliśmy się o wydarzeniach, które miały miejsce w Łodzi w dniu 7 listopada 2019 roku oraz w gnieźnie w dniu 8 listopada i dotyczyły wiceprezesa naszego stowarzyszenia, profesora Bogdana Hazana. Czytamy w oświadczeniu jak przypomniały władze, profesor Bogdan Hazan był zaproszony przez łódzką Fundację Życie na publiczny pokaz filmu Nieplanowane w kinie Charlie i dyskusję po projekcji został on przed wejściem do kina zaatakowany przez tłum agresywnych Osób mających w dłoniach plakaty i krzyczących prowokator i hipokryta. Kilku mężczyzn podbiegło do profesora, inni usiłowali ich uspokoić i odciągnąć na bok. Jeden z mężczyzn usiłował wcisnąć profesorowi za kołnierz plakat z napisem, prawdopodobnie po to, by zrobić mu następnie zdjęcie z plakatem na szyi. Czytamy w oświadczeniu. Wedle stowarzyszenia przed kinem stał samochód policyjny, ale policja nie interweniowała. Z pomocą nieznanego mężczyzny profesorowi udało się dostać do drzwi i wejść na widownię kina. Poinformował zebranych o awanturze przed kinem i podziękował nieznanemu mężczyźnie za pomoc. Jesteśmy wdzięczni za ten gest obrony lekarza, zaznaczyło stowarzyszenie. Kolejny atak miał miejsce 8 listopada w Miejskim Domu Kultury w Gnieźnie, gdzie odbyła się konferencja na temat in vitro. Profesor Bogdan Hazan był jednym z wykładowców, jedna z uczestniczek, usiłowała zakłócić przebieg konferencji. Po jej zakończeniu organizatorzy bezpiecznie przeprowadzili profesora do samochodu, do którego wsiadał otoczony obraźliwymi plakatami i głośnymi wyzwiskami. Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich uznało słowne znieważanie i napaść fizyczną na profesora Bogdana Hazana w Łodzi i Gnieźnie za karygodne. Protestujemy przeciwko akcjom mającym na celu niszczenie zaufania społecznego do lekarzy, solidaryzujemy się z działaniami profesora w obronie ludzkiego życia, gdyż, zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej, powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu. Lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem, a dla wypełniania swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną. Czytamy w oświadczeniu sygnowanym przez doktor nauk medycznych Elżbietę Kortyczko, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, specjalistę Pediatrii i Neonatologii, oraz lekarz Grażynę Rybak, delegata oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia, specjalistę Pediatrii. Działająca przy Parlamencie Europejskim Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwróciła się z apelem do państw Unii Europejskiej. O finansowanie działalności organizacji proaborcyjnych, taką Taki postulat zawarła w opinii na temat projektu raportu przygotowywanego przez, pa przez Parlament Europejski. Dokument dotyczy stanu praw człowieka i demokracji na świecie oraz zeszłorocznej polityki Unii Europejskiej w tym zakresie. W opublikowanym dokumencie Komisja FEM wyraziła zaniepokojenie faktem, że komisarze unijni nie przedstawili żadnej strategii mającej zwalczać rzekomo rosnący sprzeciw wobec praw kobiet w skali globalnej, a w szczególności wobec tzw. zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych. FEM stwierdziła przy tym, że tak zwane zdrowie i prawa reprodukcyjne i seksualne należą do podstawowych praw człowieka. To niejasne i kontrowersyjne pojęcie obejmuje m.in. postulaty wprowadzenia legalizacji zabójstwa prenatalnego czy obowiązkowej edukacji seksualnej według wytycznych WHO. Według Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Unia Europejska ma obowiązek podejmować działania zewnętrzne w tym zakresie w związku z celami zrównoważonego rozwoju, ostrzega Instytut Ordo Juris. Co więcej, komisja zasugerowała, by w treści raportu na temat stanu praw człowieka i demokracji na świecie w 2018 roku znalazło się potępienie wprowadzenia przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa zasady tzw. Global Gag Rule, zgodnie z którą z budżetu federalnego USA nie mogą być finansowane, organizacje pozarządowe działające na rzecz promowania aborcji lubią praktykujące. Komisja FEM apeluje do Unii Europejskiej, aby rozważyła wypełnienie finansowej luki powstałej w wyniku decyzji administracji Trumpa, co de facto oznacza sfinansowanie ze środków unijnych działalności organizacji proaborcyjnych, w tym słynnego International Planned Parenthood Federation. Ponadto FEM wzywa do systematycznego, kompleksowego planu działania, mającego zaangażować chłopców i mężczyzn w walkę z przemocą wobec kobiet i mężczyzn, która, zdaniem Komisji, jest wynikiem panujących norm i stereotypów płciowych. Komisja FEM po raz kolejny nie tylko opowiada się przeciwko prawu do życia, ale dąży do tego, aby z budżetu wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej finansowana była działalność organizacji proaborcyjnych. Realizacja tego postulatu byłaby kolejnym krokiem w narzuceniu państwom unijnym legalizacji uśmiercenia dziecka nienarodzonego, komentuje Magdalena Olek, ekspert Instytutu Ordo Juris. Parlament Europejski wydaje co roku w formie rezolucji raport o stanie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityce Unii Europejskiej w tym zakresie. W dokumencie zwraca uwagę na zagrożenia, jakie pojawiły się w poprzednim roku oraz wskazuje kierunki działań, jakie powinna podjąć Unia Europejska, aby zapobiec dalszemu naruszaniu standardów demokratycznych. Komisja FEM. Została poproszona o wydanie opinii na temat przedstawionego przez Podkomisję Praw Człowieka projektu raportu. Kontrowersyjna opinia została przyjęta w komisji w wyniku głosowania. 24 członków FEM poparło opinię, 6 się sprzeciwiło, a jeden wstrzymał od głosu. Radni Zjednoczonej Partii Konserwatywnej Alberty UCP uchwalili ustawę chroniącą klauzulę sumienia pracowników służby zdrowia, którzy sprzeciwiają się partycypowaniu w takich zabiegach jak aborcja czy eutanazja. W myśl uchwalonego stosunkiem głosów 36 do 15 prawa, pracownicy służby zdrowia mają prawo odmówić bez konsekwencji prawnych partycypowania w zabiegach niezgodnych z ich przekonaniami natury osobistej lub religijnej. Alex Schadenberg, prezes Euthanasia Prevention Society, określił nowe prawo mianem fantastycznego. Nowe przepisy uchronią pracowników służby zdrowia przed przeprowadzeniem lub partycypowaniem w procedurach uważanych z ich perspektywy za moralnie złe. Mówił portalowi Livesite News. Dodatkową korzyścią w jego przekonaniu jest niewymienienie szczegółowej listy zabiegów, których lekarze będą mogli odmówić ze względu na klauzulę sumienia. Daje to szeroki wachlarz możliwości przy odmowie przeprowadzenia zabiegów kłócących się z ich przekonaniami. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego faktu zgłoszenia projektu ustawy 207. Wolność sumienia jest jednym z pierwszych praw zawartych w kanadyjskiej karcie praw swobód, a ten projekt przywraca go w porządku prawnym. Alberty dla naszych nieocenionych pracowników służby zdrowia, napisał na Twitterze Daniel Williams, prezes tamtejszej UCP. Kanadyjskie liberalne media podniosły larum, sugerując, że nowe prawo ograniczy dostępność aborcji i eutanazji. Calgary Herald uważa nowe prawo za uderzenie w społeczność LGBT. Ustawa nie wymienia nigdzie słowa aborcja, co czyni ją potencjalnie bardzo szeroką w interpretacji. Sprzeciw sumienia może dotknąć także pomocy osobom. LGBTQ i wspomaganej śmierci przekonują z kolei CBS, uwrażliwia na potrzeby osób cierpiących na dysforię płciową ich zdaniem mogą zostać pozbawione dostępu do terapii hormonalnych niezbędnych przy zabiegach zmiany płci. Gwinejski kardynał ksiądz Robert Sara mocno skrytykował ideologię LGBT, która dzisiaj przejmuje kontrolę nad rządami państw i ośrodkami edukacyjnymi, jednak jej początków upatruje w szeroko podzielanej i przyjętej przez Zachód mentalności antykoncepcyjnej. Destrukcja seksualnej tożsamości, zwanej często teorią gender, może być rozumiana jako antropologiczna konsekwencja praktycznej mutacji. Kardynał Robert Sarach mówił zgromadzonych podczas kongresu hiszpańskich katolików na Uniwersytecie San Pablo w Madrycie. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego nie miał wątpliwości, że początków gender można szukać w połowie XX wieku, kiedy na szeroką skalę w społeczeństwach zachodu rozpowszechniła się tzw. mentalność antykoncepcyjna. Nowe podejście stanowiło pokłosie wynalezienia pigułki antykoncepcyjnej. Pierwszy ślad wiedzie do kobiet. Tak naprawdę, mentalność antykoncepcyjna, rozpowszechniona mocno po 1950 roku, umożliwiła głęboki rozdział pomiędzy kobietą a jej ciałem. Rozdział, który radykalnie wpłynął na rozumienie ludzkiej seksualności, małżeństwa, rodzicielstwa i oczywiście wychowania, przekonywał kardynał. Jako podsumowanie takiego myślenia podał zdanie francuskiej feministki Simone de Beauvoir, Je, Nie rodzisz się kobietą, ale się nią stajesz. Pigułka antykoncepcyjna w jej rozumieniu wyzwoliła kobietę od dotychczasowych ról, matki, żony, wychowawczyni. I tak dalej, uważanych przez de Beauvoir za wyraz opresji mężczyzn nad kobietami. Następnie kardynał wykazał, jak takie podejście redukuje akt małżeński lub w ogóle akt seksualny jedynie do chwilowej przyjemności, odzierając go z celowości, jakim jest przekazanie życia i wyrażenie w tym woli bożej. Skoro seksualności nie upatruje się już w kategorii przekazania życia, to tak samo nie można mówić o homoseksualizmie jako wypaczeniu lub obiektywnym i perwersyjnym nieuporządkowaniu, podkreślał. Z tego już prosta droga do narzucania w imię tolerancji i akceptacji niezgodnego z zamysłem Bożym stylu życia. Część walki o antropologiczne odwrócenie zaczyna się już w szkołach. Dla LGBT bowiem, przekonuje kardynał, nie chodzi już o tolerancję i akceptację, ale narzucenie nowej koncepcji istoty ludzkiej oraz stworzenie nowego człowieka. Niewinnymi ofiarami stają się głównie dzieci, których rodzice zafascynowani libertariańskimi sloganami i zauroczeni śpiewem. Tymczasowych syren nie wspierają autentycznego wzrostu osoby ludzkiej i formacji ich pociągu seksualnego. Wszystkie te presupozycje i błędne koncepcje wolności rozumiane są jako uleganie bez żadnych ograniczeń swoim wszystkim pragnieniom. Jak dalekie są one od prawdziwej wolności, którą jest realizacja powołania człowieka używającego wolnej woli do wybierania prawdy i wybrania swojego prawdziwego dobra, konkludował Robert Sara. 20% przedszkolaków w Niemczech mówi w domu w innym języku niż niemiecki. W niektórych landach odsetek jest jeszcze wyższy i sięga jednej trzeciej. Jak podało niemieckie ministerstwo rodziny odpowiadając na zapytanie liberalnej partii FDP, w skali całego kraju aż 20% przedszkolaków nie mówi w domu po niemiecku. W wielu landach odsetek ten jest jeszcze wyższy. Rekord padł w Bremie gdzie w innym języku niż niemiecki mówi w domu aż 36% przedszkolaków. Druga w rankingu jest Hesja z wynikiem 32%, a trzeci Berlin, gdzie w obcym języku mówi 31% przedszkolaków. Powyżej krajowej średniej plasują się też Nadrenia, Północna Westfalia i Hamburg po 27% oraz Badenia, wirtembergia 25%. Nieco lepiej jest w Nadrenii Palatynacie i kraju Zary, Bawarii, Dolnej Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie. Najmniej obcojęzycznych przedszkolaków jest w Brandenburgii, Saksonii i Anhalcie, Mecklenburgi po Przednim oraz Saksonii i Turyngii. Powyższe dane nie oznaczają, że dokładnie tyle jest w Niemczech imigranckich przedszkolaków. Część dzieci, choć wywodzi się z rodzin obcokrajowców, mówi po niemiecku także w domu. Brakuje jednak odpowiedniej statystyki. Jak skomentowała te dane przewodnicząca frakcji FDP w Bundestagu, Katja Suding, Niemcy mają bardzo poważny problem z integracją. Część dzieci, które w domu mówią w języku innym niż niemiecki, z trudnością uczy się narodowej mowy Niemców, a to oznacza, że niełatwo będzie im znaleźć w przyszłości dobrą pracę. Politycy AfD oraz część przedstawicieli CDU i CSU opowiada się za ostrzejszą niż obecnie polityką edukacyjną. Kilka miesięcy temu szef frakcji CDU-CSU w Bundestagu, Karsten Linnemann, zaproponował usuwanie ze szkół dzieci nieznacznych niemieckiego i odsyłanie ich na kursy języka. Pomysł spotkał się jednak z powszechną krytyką. To był raport PCH24. Jacek Orzuk, dziękuję Państwu za uwagę.